Dzień dobry Państwu. Dokładnie w południe, 18 grudnia 2023 roku, zaczyna pisać się kolejna nowa historia, nowy odcinek Federacji KSW. KSW Epic, to wydarzy się 24 lutego 2024 roku w Gliwicach. Impreza szczególna, wydarzenie, jakiego jeszcze w historii KSW nie było. Martin Lewandowski, główny pomysłodawca tej nowej koncepcji, tego nowego odcinka działalności Federacji KSW, jeden ze współwłaścicieli Federacji KSW. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa, króciutko przybliżę, jak ten pomysł i projekt powstał. Wszystko zaczęło się od pewnej relacji Mameda Halidowa na mediach społecznościowych. Zaraz po tym szybko umówiłem się z Mamedem podczas gali KSW we Wrocławiu. Zaczęliśmy rozmawiać i od tak naprawdę od takiej niepozornej rozmowy, która później się przerodziła w bardzo ożywioną i gorącą dyskusję. I to, że Mamed po prostu otworzył się na pewną konfrontację w dyscyplinie, której dotychczas nie miał okazji się konfrontować, zaczął rodzić się w mojej głowie pewien nowy pomysł. I tak naprawdę bo dokładnie w 2024 roku będziemy świętować dwie dekady, odkąd Federacja KSW rządzi, mogę powiedzieć, w sportach walki. Powołujemy KSW Epic, galę, która będzie z jednej strony łączyć i pokazywać różne sporty walki, więc taki trochę powrót do korzeni tego, czym jest MMA, tym skąd my się wywodzimy jako federacja, ale też będziemy pokazywali piękno przeróżnych sportów, co oznacza, że będziemy też konfrontować i też będziemy modyfikować pewne formuły. I tak naprawdę od tego się zaczęła ta moja rozmowa z Mamedem. Zaczęliśmy oczywiście rozmawiać o przeciwniku. Mamed mówi o Tomku, ja mówię, kapitalna propozycja. Z Tomkiem jesteśmy w kontakcie od bardzo długiego czasu, jak Państwo zapewne pamiętacie lub też nie. Jako Federacja KSW mieliśmy okazję robić również gale bokserskie, w tym z udziałem z Tomka Adamka. Mówię, z Tomkiem gadam od 2021 roku, musimy to zrealizować. No i tu jesteśmy dzisiaj przed Państwem pierwszy raz oficjalnie zaprezentować chcielibyśmy galę KSW Epic. KSW Epic, tak jak powiedziałem, to się wydarzy 24 lutego 2024 roku, 20-lecie Federacji. Tak sobie wyliczyłem ten kalendarz, kiedy doświadczymy gali KSW 100. Natomiast powiedziałeś o wyjątkowości tego wydarzenia. No, dziennikarze zawsze są ciekawscy. Gdybyś troszeczkę mógł tutaj w tej chwili uchylić rąbka tajemnicy, wejść w te detale. Na jakie formuły możemy liczyć tego 24 lutego? Co będzie takiego wyjątkowego, niestandardowego w gali KSW Epic? Bo ten projekt ma się jednak nieco odróżniać od standardowej gali KSW. Zdecydowanie tak. Na pewno nie będziemy zapominali o naszych korzeniach, czyli właśnie o tym MMA, czyli na pewno będą walki czysto MMA, ale tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy chcieli modyfikować pewne formuły, czyli na przykładu może będzie, nie wiem, K1 w małych rękawicach, może będzie walka grapplerska, jeszcze naprawdę tutaj z dyrektorem sportowym Wojsławem Rysiewskim. Ustalamy te rzeczy, ale to jest właśnie ten nowy rozdział, o którym wspomniałeś, czyli coś takiego, co będziemy mogli po prostu przedstawiać różne formuły, ale też mówię, nie zapominając o tym naszym głównym DNA, czyli MMA. Walka wieczoru oczywiście Mamed Halidow, Tomasz Adamek, natomiast z tego, co udało mi się uzyskać trochę informacji od kulis, dzisiaj praktycznie każdy zawodnik Federacji KSW chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu KSW Epic i gdzieś spróbować konfrontować swojej siły w troszkę innej dyscyplinie. Nawet jeśli w tej samej, to jednak nieco zmodyfikowanej. Jak będzie wyglądał ten proces, powiedziałbym, selekcyjny? Kogo zakwalifikować do gali KSW Epic? Tak, XTB KSW Epic to rzeczywiście będzie wyjątkowa gala. Zamierzamy ją cyklicznie jakby przedstawiać i wprowadzać. No, na tą chwilę na razie dajmy sobie jedną edycję. Zobaczymy, jak oczywiście pierwsza edycja zostanie przyjęta przez fanów, przez media, jak to się sprawdzi, ale ja bardzo głęboko wierzę, że to będzie pewien stały cykl programu Federacji. Tak jak mówisz, bardzo duże zainteresowanie, bo to właśnie jest ta możliwość dla tych wszystkich zawodników, którzy, tak jak zresztą też się dzieje akurat ostatnimi czasy bardzo szeroko, wielu zawodników ma po prostu, dolegają im pewne kontuzje, no i właśnie te różne formuły powodują, że będziemy mogli nadal świętować i cieszyć się ich walkami, tylko w zmienionych formułach. Proszę Państwa, XTB KSW Epic, 24 dzień lutego, Gliwice, za chwilę tutaj na tej scenie pojawią się
bohaterowie walki wieczoru, ale wcześniej proponuję, żebyśmy zobaczyli pierwszy oficjalny trailer gali XTB KSW Epic. Oglądamy. Everything that has a beginning also has an end. But everything that ends is born again. This is what the circle of life is all about. Someday, you will have to stop. But not yet. So yes, everything around is about time. Believe it or not, my time is now. Still. XTBKSW Epic. Khalidov versus Adamek. February 24th, Pre-Zero Arena Gliwice. Tickets on sale. Widzę uśmiech Mati na twojej twarzy. Ja lubię to wasze polskie, choć amerykańskie kino zawsze przy okazji promocji tych wielkich gal. XTB, KSW, Epic, 24 dzień lutego. Przywitajcie bohaterów walki wieczoru, panie i panowie. Mistrz świata kategorii półciężkiej organizacji WBC, mistrz świata kategorii junior ciężkiej organizacji IBF i IBO, także pretendent do tytułu mistrza świata kategorii ciężkiej organizacji WBC i jedyny polski pięściarz w historii z pasem magazynu The Ring. Panie i panowie, Tomasz Góral Adamek. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem. Nie zapomnij, gdzie się urodziłem. Bo w pamięci trochę sprzętu. Jest siła zaklęta. Jest kilka pasków. Daj, synu mój. A my przywitajmy teraz ciepło legendę Federacji KSW, człowieka, który myślę, że wspólnie z Martinem, z Maćkiem, też z Michałem Materlą tworzył przez lata prestiż tej wielkiej Federacji MMA, Federacji KSW, były mistrz Federacji KSW. Legenda tego sportu w Polsce, człowiek, który dzisiaj chce poszukać nowych wyzwań i chce w ringu bokserskim, a może inaczej, w klatce pięściarskiej pokonać w boksie byłego mistrza świata. Panie i panowie, the one and only, Mamet Khalidov. Gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Mamy tutaj trochę kilogramów złota po pojawieniu się Mameda i Tomka i myślę, że od razu zaproszę zawodników do pierwszego oficjalnego face to face, także podejdźcie do nas z tymi pasami. Można założyć. Ja nie mam tyle co ty, ale ciężko, ciężko zakładać. Weźmy te pasy jeszcze, bez pasów zrobimy. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jeden face. I jeszcze poproszę panów o pozycję bokserską dla naszych fotoreporterów. XTB KSW Epic, 24 dzień lutego 2024 roku, Pre-Zero Arena Gliwice, także tam wiele niesamowitych pojedynków. No to w zasadzie wszystko to, co było w scenariuszu, mamy załatwione. Poproszę do nas dyrektora sportowego Federacji Wojka Rysiewskiego, człowieka, który jest detalistą, jest niezwykle skrupulatny. Za chwilę tutaj on będzie zarządzał porządkiem tej sceny. Myślę, że Wojek już ma tutaj przygotowany kalendarz zajęć dla dziennikarzy. Tak jest. Słuchajcie, zrobimy jedynki. Każdy będzie mógł porozmawiać po kolei z bohaterami.
Myślę, że zaczniemy od pana Andrzeja Kostyry, zasłużonego dziennikarza, przyjaciela Federacji od lat i po kolei będę tutaj zawiadował kolejnością. No także dzisiaj też jest taka wyjątkowość tego spotkania, tego briefingu, że zdecydowaliśmy się porzucić te koncepcje pytań z sali, bo potem i tak chcecie zawodników dopytywać indywidualnie. Tutaj dzisiaj federacja wychodzi naprzeciw i chce, żeby i Mamet, i Tomek był do rozmów indywidualnych gotowy. Także zapraszamy serdecznie. Andrzej Kostyra zaczyna i potem już Wojek będzie zarządzał kolejnością wywiadów. Bardzo dziękujemy za przybycie. We'll be right back.